Do policjantów z Poznania na naszą skrzynkę Stop Agresji Drogowej wpłynęły już zawiadomienia właśnie w związku z tym, czego dopuścił się kierowca nieustalonego jeszcze samochodu. Na tym nagraniu, które on sam nagrał i zamieścił, widać, jak przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, za co grozi mandat 500 zł i aż 15 punktów karnych. Dodatkowo, przynajmniej z prędkości, która jest podawana przez jego wideorejestrator, przez kamerkę samochodową, widać, że jedzie z prędkością powyżej 150 km na godzinę. Tak jak mówiłem, policjanci są w posiadaniu tego nagrania. Będziemy teraz po pierwsze ustalali tożsamość tego kierowcy, a po ustaleniu tej tożsamości ta osoba zostanie do nas wezwana, tak żeby mogła wyjaśnić swoje zachowanie. Będziemy również próbowali potwierdzić, ustalić prędkość, z jaką faktycznie poruszał się ten kierowca, ponieważ jeżeli ta prędkość zostanie potwierdzona, to za jazdę w terenie zabudowanym powyżej 50 km na godzinę, niż dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi, kierowcy grozi również utrata prawa jazdy. Natomiast niewykluczone również jest to, że za popełnione wykroczenia może być skierowany wniosek do sądu o ukaranie takiego kierowcy. I tutaj sąd ma większe możliwości ukarania, może ukarać taką osobę surowiej, ponieważ to zachowanie, tego typu zachowanie jest bardzo niebezpieczne. Na przejściach dla pieszych było wyświetlane żółte światło ostrzegawcze i każdy kierowca jest zobowiązany do tego, żeby zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do przejścia dla pieszych. Tutaj tego w żaden sposób nie było. No i oczywiście miasto, teren miasta to nie jest miejsce, na którym możemy jechać z aż tak dużą prędkością, przy czym, tak jak mówiłem wcześniej, ta prędkość będzie oczywiście jeszcze weryfikowana.